idziemy na śniadanie. Tam już ludzie jedzą, można ich podglądać z góry. I jedziemy tą śmieszną winą Pawły. Ej, tędy zjedziemy, nie? A, no dobra. Pośmy zjechać. Aha. Może wiesz, bo to... To jest patent Moni. Tutaj, czekaj, nie widać chyba tego, co ty robisz. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Jak czasem nie macie co zrobić z telefonem, to polecam wam otworzyć. Co? Tak, generalnie naprawdę to fajnie działa i zobaczcie. Elegancko. Jedziemy. Hej ho, pierwsze palemki. A później wam pokażę w ogóle nasze autko, ale mamy takiego Fiata, ja nie wiem jak on się nazywa dokładnie. Panda. To jest Panda? No, myślałam, że dostaniemy Fiata 500, ale w sumie ten jest większy, więc mamy tutaj jeszcze sporo miejsca z tyłu. Pierwsze co, jak zobaczyłam, jak tutaj wyszłam, to że jest bardzo czyściutko. Wszystko, bo zobaczcie, wysprzątane, elegancko. No i zasada, jak wypożyczacie takie autka, jest taka, że macie full to full, czyli macie w 100% zatankowany samochód i taki też musicie dostarczyć z powrotem. Ale pięknie. Czad! Jedziemy teraz do Porto Servo. To jest takie miasteczko... Prowincja Olbia. Tak. I później będziemy się kierować już do Palau. I to jest miejsce, w którym mamy wykupiony hotel na 3 noce. Dalej nie mamy nic wykupionego, więc będziemy bardzo spontanicznie po prostu coś bukować tutaj na miejscu. Mamy samochód, więc możemy się przemieszczać po prostu w zależności od tego, co nam się spodoba. Które miejsce, to będziemy bukować. Ojejku, jak oni tu się nie przejmują, otwierają sobie drzwi i nara. Jest, może! Ale powiem wam, że ta droga to jest bajka. Jedzie się po prostu tak pięknie. Płyniemy. Jesteśmy w Porto Servo. Zobaczcie, pięknie. Mogę się z wami chociaż tak podzielić. Cudnie, nie? Park idealny na iPhone. Weź, nie próbuj nawet. Zupełnie przypadkiem. Taki fajny outlet. Idziemy zobaczyć. Jaka to rybeczka mała. Ale są czaderskie te wszystkie skuterki. Tak. Będzie jakiś super widok. No to jest to samo, wychodzi nam to.
pokażę wam nasz kolejny pokoik, który będzie na kolejne 3 dni. Tutaj się wchodzi, jest od razu łazieneczka. On jest właśnie w takim bardziej stylu włoskim. Hello. Wszystko, co potrzeba, jest. Tak wam pokażę. Tutaj jest szafa. Boję się do niej zaglądać. Biureczko. Lusterko. Tutaj jest takie ogromne łóżko. Tutaj jest taka sofka. I balkonik. A tu pod spodem jest miejsce, gdzie będą chyba śniadania serwowane. Ale to jutro się jeszcze przekonamy. Teraz pokażę się może i ja. Jesteśmy trochę zmęczeni, ponieważ dzisiaj cały dzień jeździmy. Więc teraz mamy chwilkę czasu na odpoczynek i chcielibyśmy sobie poczytać książki, ale musimy znaleźć plażę. Nie wiemy, gdzie jest plaża. Tutaj jest taki port obok, ale plaży nie widzieliśmy, więc zaraz się zapytamy w recepcji i będziemy prawdopodobnie przebierać się w jakieś lekkie ciuszki, może strój kąpielowy i pójdziemy sobie poczytać książki. Taki jest plan. I na pewno też coś zjeść, więc na razie tutaj będąc w Palau, bo chyba nie powiedziałam, gdzie w ogóle przyjechaliśmy, będziemy może jeździć do okolicznych miejscowości, natomiast chcemy po prostu sobie poplażować, poczytać książki, pojeść dobre jedzonko i taki jest nasz plan na te kilka dni. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda hotel tutaj z zewnątrz, znaczy w sumie w środku, ale z zewnątrz pokoju. A oto nasz samochodzik. W całej okazałości. Chillujemy na skałkach.